25 lat przed Marco Polo, Benedykt Polak i Jan Piano Skarpiny wyruszyli z poselstwem papieskim do Wielkiego Chana. Jako pierwsi Europejczycy dotarli do celu i powrócili. Pokonali 20 tysięcy kilometrów. W 2007 roku, podobnie jak Benedykt Polak, nasz pierwszy wielki podróżnik, powędrowaliśmy z Łęczycy na Mazowszu do Karakorum w Mongolii. Oto kolejna relacja z tej podróży. Trzy granice i ponad 2000 kilometrów za nami. Jesteśmy w Kazachstanie. Jedziemy przez wielki step. Jest naprawdę gorąco. Sami Kazachowie twierdzą, że takie upały zdarzają się rzadko. Dzisiaj zaledwie 46 stopni w cieniu. A cienia na lekarstwo. Drzew nie ma w ogóle, a zamiast trawy po horyzont ciągną się karłowate, kolczaste krzaki. Coraz częściej spotykamy wielbłądy. Mają kołki powbijane w nosy i powypalane w sierści znaki, więc z pewnością nie są dzikie i do kogoś należą. A ludzi nie ma. Nie ma ruchu na drodze, nie ma wody w wyschniętych rzekach. Jest wielki step. Osiedli ludzkich też prawie nie ma. Zamiast nich pojawiają się muzułmańskie cmentarze, mizary. Decydujemy się na postój przy jednym z nich. Kazachowie to głównie muzułmanie, na ogół sunnici. Mizary świecą pustkami. Wyznawcy islamu nie mają zwyczaju odwiedzania grobów. Nie ma kultu zmarłych. Jeśli się nad tym zastanowić, to zrozumiałe. Mieszkańcy tych terenów przez tysiące lat byli koczownikami. Kiedy ktoś z nich umierał, najbliżsi stawiali mu kurhan i wędrowali dalej. Kurhan jednak buduje się okazałe. Na tyle, na ile może sobie pozwolić rodzina zmarłego. Najpierw były to drewniane kurhany, potem stawały się jakieś tam murowane, kamienne. Pewnie domowym sposobem wypalano te cegły. No a dzisiaj widzimy już takie bardzo imponujące. Muzułmanie wprawdzie nie odwiedzają grobów swoich bliskich, ale z całą pewnością nie traktują ich po macoszemu. Tym bardziej, że to, co widzimy, to jest wyznacznik jednak stanu posiadania za życia. Zwiedzamy nasz pierwszy mizar w ciszy i w upale. Odkrywamy, jak inaczej zapisywane są tutaj daty. Porównujemy style, w jakich budowano kurhany w kolejnych epokach. Nie ma kwiatów, świec, ławeczek. Jest tylko sucha trawa i wiatr. Gdy nagle dołącza do nas grupa kilku młodych Anglików. Cześć. Okazuje się, że chłopaki też jadą do Mongolii, tyle że z Londynu i w ramach bardzo nietypowej imprezy. To specyficzny rodzaj rajdu. Samochody nie mogą mieć silników o pojemności większej niż 1 litr. Wszystkie auta są więc małe i na ogół stare. To jedna zasada. Druga to przejechać z Londynu do mety w Ulan Bator dowolną trasą. Każdy sam decyduje. Niektóre teamy podróżowały przez Szwecję, inne przez Turcję i Azerbejdżan. My wybraliśmy wariant centralny. Przez Francję, Belgię, Niemcy, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Mołdawię. W Mołdawii było naprawdę kiepsko. Na odcinku 4-5 kilometrów zostaliśmy 8-krotnie zatrzymani przez policję. I za każdym razem $50. My w żadnym wypadku. Oni 40. Po półgodzinnych negocjacjach dawaliśmy po $10-15 i mogliśmy jechać dalej. A po kilkuset metrach znów to samo. Znów policja. Widzą nietypowe samochody na zachodnich numerach, więc chcą pieniądze. Żaden z teamów nie zdecydował się na podróż przez Polskę. Nasze drogi są w Europie legendarne i chyba zbyt wymagające. Nawet dla uczestników rajdu do Mongolii. Żegnamy się z chłopakami. Niestety ich samochody są już wyraźnie zdrożone. Nasza ekipa mechaników amatorów tworzy konsylium. Najpierw próbuje pomóc profesjonalnie. A potem skutecznie. Niewiele zdradzę, jeśli powiem, że już więcej się nie spotkaliśmy. Nie wiem nawet, czy udało im się naprawić samochody i ukończyć rajd. Większość z 200 załóg dojechała do mety. Mamy nadzieję, że i oni. My też ruszyliśmy dalej. Początkowo próbowaliśmy dotrzeć nad brzeg Morza Kaspijskiego. Marzył nam się nocleg na plaży, kąpiele, chwila oddechu. Okazało się, że tu po północnej stronie morza nie ma plaż. Są za to rozlewiska, błota, bagna i komary. A dziś mamy spać w namiotach. Czeka nas nie lada wyzwanie. Po pierwsze, o mały włos nie pogubiliśmy części bagaży. Po
Po drugie, nasz sprzęt biwakowy rozrzucony jest po 4 samochodach i nikt już nie pamięta, co jest w którym. Na szczęście rozbijanie obozu idzie nam nadspodziewanie łatwo. Co to znaczy dobry sprzęt wyprawowy? Tym bardziej, że komary tną jako szalałe. Jutro dotrzemy do Atyrału. Ale to już zupełnie inna historia. Czarnawa moria! Mariusz! Mariusz!